decyzja o szczepieniu jest dla nas bardzo ważna. Dlatego powinna być poparta racjonalnym bilansem korzyści do ryzyka. Co ja przez to rozumiem? Żeby nie kierować się emocjami, a obiektywnym ryzykiem i, mówiąc krótko, statystyką, czyli tym, czym grozi zakażenie HPV z jednej strony, a ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych z drugiej. I ten bilans musi być bardzo korzystny, żeby szczepienie, które jest działaniem profilaktycznym, a więc generalnie stosowanym u zdrowych ludzi, wykonać. Chroni przed, uwaga, rakami związanymi z HPV, które stanowią, jak się szacuje, około 10% wszystkich nowotworów. I to jest chyba rzecz najważniejsza. Chroni również w przypadku niektórych szczepionek przed brodawkami płciowymi, czyli takimi nieładnymi, to bardzo łagodnie określając, wykwitami, które na powierzchni błąd śluzowy, głównie w lokalizacji genitalnej, mogą się pojawić. No i tym wszystkim kłopotem, który jest z tym związany, bo proszę wyobrazić sobie, że choroby zakaźne cechują się tym, że się przenoszą. Jakie to jest duże obciążenie psychiczne dla nas, gdyby się okazało, że na przykład nasz partner, którego kochamy, zaraził się od nas chorobą, której można było uniknąć. To jest pierwsza rzecz. A teraz przejdźmy do drugiej strony tego bilansu korzyści do ryzyka, czyli mówiąc krótko, do ryzyka. Szczepienia, podobnie jak każda interwencja medyczna, wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych. Ale od razu powiem, że te działania niepożądane są w zdecydowanej większości łagodne i przejściowe. O czym mówię? Mówię o odczynach miejscowych, takich jak ból ręki, obrzęk, to co się zdarza, zaczerwienienie w miejscu szczepienia. Takie objawy ustąpią po kilku dniach i nie prowadzą do jakichkolwiek trwałych zmian. Podobnie z objawami ogólnymi, że ktoś po szczepieniu przez jeden czy dwa dni czuje się gorzej, ma ból głowy, czuje się rozbity, to również te objawy ustąpią. Świadczą one o tym, że nasz układ odpornościowy odpowiedział na szczepienie, są więc czymś w dużej mierze spodziewanym. Nie dotyczą wszystkich, ale występują często. Jeśli chodzi o szczepienie HPV, to zwłaszcza w internecie, znajdziecie Państwo mnóstwo nieprawdziwych informacji, które wiążą szczepienie z poważnymi działaniami niepożądanymi, takimi jak zespół posturalnej tachykardii, czy zespół bólu przewlekłego, czy wreszcie, powiedzmy, zaburzenia płodności, bo również takie informacje się w internecie spotyka. Ale zwrócę uwagę Państwa na to, że nikt takich danych nie potwierdził. Są populacje, które są już od, powiem jasno, dziesiątek lat szczepione, jak w przypadku Australii, gdzie cała młodzież jest szczepiona chyba od 20 lat. Podobnie postępują inne zamożne kraje dbające o swoją młodzież, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy czy Izrael. W tych krajach, zresztą w znacznie większej ich liczbie, szczepienia prowadzone są od lat i takich działań niepożądanych się nie widzi. To znaczy, może wyjaśnię. Jeżeli my szczepimy całą populację, no to część z tych osób choruje. Bo to jest oczywiste, że choroby, które nie mają związku ze szczepieniem, będą występowały niezależnie od ich stosowania. Natomiast nie ma związku, żeby osoby szczepione na te przypadłości, które wspomniałem, zapadały częściej niż osoby nieszczepione. Czyli mówiąc krótko, szczepienie jest zupełnie czynnikiem niezależnym. Biorąc to wszystko, co Państwu powiedziałem, pod uwagę, bilans korzyści do ryzyka wypada bardzo pozytywnie. Najlepszym dowodem jest to, że jestem o tym przekonany, to, że moja rodzina, moja żona, moja chrześnica zostały przeciwko HPV zaszczepione. Ja z pełnym przekonaniem takie szczepienie im zarekomendowałem. Największe korzyści odniosą te osoby, które jeszcze nie miały szans z wirusem HPV się skontaktować. Stąd nieco arbitralnie przyjęto, że są to dzieci 12-13-letnie, aczkolwiek rejestracja szczepionek zazwyczaj jest od 9 roku życia, czyli na dobrą sprawę nie ma przeszkód, żeby tą szczepionkę stosować wcześniej. Nie znaczy to wcale, że osoby dorosłe nie skorzystają ze szczepień. Czyli ktoś z nas uważa, że jest narażony na zwiększone ryzyko. Albo sam już wie z własnego doświadczenia, co oznacza choroba związana z HPV, no to biorąc pod uwagę, że tych wirusów jest więcej, prawdopodobnie miał kontaktu jeszcze z wszystkimi z nich. I wówczas ta korzyść ze szczepienia, choć mniejsza niż w przypadku działania
uprzedzającego przed zakażeniem też jest. Także nie ma powodu, żeby stosować jakieś ograniczenia wiekowe, aczkolwiek nasz program szczepień ochronnych przewiduje bezpłatne szczepienia właśnie dla grupy nastolatków.